redakcji kwestię, czy rozmawiać na ten temat. Doszliśmy jednak do wniosku, że lepsza jest najgorsza prawda niż plotki. Dlatego w naszym studiu Andrzej Kosmala, menadżer, dyrektor artystyczny i przyjaciel Krzysztofa Krawczyka, który widział się z nim tuż po tym wypadku. Jak wygląda sytuacja? Najważniejsze jest to, że Krzysztof Krawczyk wraca i jego rodzina wracają do zdrowia. Oczywiście nie tak szybkim tempie, jak to podał Ekspres Wieczorny, że już Krzysztof Krawczyk ma jechać na festiwal do Witebska. Potrwa to przynajmniej pół roku. Wypadek nastąpił, jak już prasa podawała, w bardzo pechowym miejscu, gdzie zginął kiedyś Bogumił Kobiela. Żona Baszynowskiego. W trakcie przeprowadzki z Kołobrzegu, gdzie Krzysztof przez ostatni rok zamieszkiwał, w trakcie przeprowadzki z Kołobrzegu do Warszawy. Krzysztof miał bardzo pracowity ostatni sezon, był już trochę przemęczony, dlatego między innymi podjęliśmy decyzję tydzień wcześniej o niepojechaniu na festiwal opolski. Początkowo Krzysztof był przewidziany w koncercie Przeboje Gwiazd oraz w koncercie finałowym. Niemniej jednak tak się skończyło to pechowo. Wszyscy się niepokoją stanem zdrowia. Jaki jest stan zdrowia Krzysztofa, syna Krzysztofa, bo z komunikatu dowiedzieliśmy się, że najbardziej poważny. Tak, Krzysiu odzyskał przytomność w piątek i w tej chwili już bardzo postępuje rehabilitacja. Najważniejsze, że udało się uzyskać ten lek, o który apelowaliśmy przez środki przekazu. Chciałbym w ogóle, i tu ja właściwie dlatego przyjąłem przede wszystkim zaproszenie, że chciałbym tą drogą w imieniu Krzysztofa bardzo podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy pomogli uzyskać ten lek. Także wszystkim tym, których tak przejął wypadek Krzysztofa, więc dziękujemy za telegramy, za listy, za telefony. Chciałbym uspokoić, że ja wierzę w szybki powrót Krzysztofa do zdrowia, dlatego że pierwsze słowa, jakie powiedział do mnie, kiedy go odwiedziłem w szpitalu, były: trzeba się postarać o nowy samochód. Faktycznie samochód jest bardzo potrzebny. A drugie, co powiedział, to pamiętaj, ratuj zespół. Ratuj zespół, to znaczy utrzymaj grupę przy działaniu. Tak, to znaczy, że chce szybko wrócić na estradę. Krzysztof pozostawił Państwa ze swoimi piosenkami na ten okres rekonwalescencji, gdyż ukazała się właśnie jego nowa płyta. Część piosenek jest Państwu znana z anteny radiowej, część jest absolutnie premierowa. Krzysztof jest człowiekiem tak pracowitym, że w tej chwili, w tym okresie, kiedy zanim powróci do zdrowia, i tak mamy w rezerwie 15 nowych, zupełnie nieznanych jeszcze piosenek. Także publiczność, słuchacze Polskiego Radia... Zdenerwowany Pan jest jako przyjaciel, ale jako menadżer dosyć spokojny. Najbliższy. No lekarze zapewniają, że będzie, jeżeli chodzi o dużego Krzysztofa, będzie dobrze. Panie Andrzeju, proszę bardzo przekazać w naszym imieniu najlepsze życzenia Krzysztofowi i rodzinie. Życzymy powrotu do zdrowia. Dziękuję bardzo.